Gmina Książ Wielkopolski położona jest w województwie wielkopolskim w powiecie śremskim. Jej powierzchnia wynosi 14 611 hektarów, a liczba mieszkańców na koniec sierpnia 2023 roku to 8165. Siedziba władz gminy zlokalizowana jest w mieście Książ Wielkopolski. Centralną jego część stanowi Plac Kosynierów, na którym znajduje się pomnik rozstrzelanych w 1939 roku. Jest on wspomnieniem tragicznej egzekucji 17 mieszkańców ziemi ksiąskiej i dolskiej. W lokalnej historii nie można pominąć bohaterskiej bitwy o Książ z 1848 roku. Pamiątką po tym wydarzeniu są pomnik Kosynierów oraz dwa kopce z krzyżami na pobliskich mogiłach. Dodatkowo symboliczna postać Kosyniera pojawia się również na jednej ze ścian kamienic przy głównym ciągu komunikacyjnym. Nieodłączną część bitwy stanowi legendarny bohater Stach Wichura. Na jego cześć nazwano jedną z ulic, przy której znajduje się szkoła podstawowa imienia Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim oraz Urząd Miejski. W budynku Urzędu Miejskiego mieści się również posterunek policji, zakład usług komunalnych, bank, biblioteka, izba regionalna oraz ośrodek pomocy społecznej. Przed budynkiem znajduje się duży parking, w tym oznakowane miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Przy schodach wejściowych jest dzwonek alarmu przywoływania oraz platforma wjazdowa. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na parterze usytuowana jest toaleta dostosowana oraz miejsce alternatywne do obsługi klientów z problemami ruchowymi. Siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze. Pracą urzędu kieruje burmistrz. Pomaga mu zastępca, sekretarz i skarbnik oraz pozostali pracownicy. Urząd podzielony jest na 4 referaty. Każdy referat zajmuje się innym rodzajem spraw. W referacie obywatelsko-organizacyjnym można potwierdzić profil zaufany, wyrobić sobie dowód osobisty, zameldować się oraz zgłosić prowadzenie własnej firmy. Referat finansowy zajmuje się planowaniem i realizacją budżetu gminy, naliczaniem podatków, a także gospodarką finansową przedszkola i szkół podstawowych. Referat gospodarczy odpowiada za budowę nowych dróg i chodników oraz naprawę tych zniszczonych. Tutaj można dostać dotacje na wymianę pieca i przydomową oczyszczalnię ścieków, decyzję o warunkach zabudowy, podział działki i numerację porządkową budynku. Referat sportu dba o rozwój fizyczny i aktywność sportową mieszkańców. Chętnym do uprawiania różnych dyscyplin sportowych zapewnia dostęp do różnego rodzaju boisk w nowo powstałej hali widowiskowo-sportowej zlokalizowanej w sąsiedztwie urzędu. W budynku urzędu znajduje się także Biuro Rady Miejskiej. Rada Miejska ustanawia prawo miejscowe w formie uchwał na posiedzeniach sesji Rady. Urząd jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdym piętrze znajduje się plan tyflograficzny przeznaczony dla osób niewidomych lub słabowidzących.
zapewniony jest dostęp do usługi tłumacza polskiego języka migowego PJM po wcześniejszym kontakcie. W urzędzie znajdują się pętle indukcyjne przenośne dla osób z problemami słuchu, tablety z aplikacją TIM oraz lupa powiększająca. Przy drzwiach do biur zamontowane są tabliczki informacyjne z drukiem kontrastowym i wypukłym. Urząd jest otwarty w poniedziałki od 8 do 16 oraz od wtorku do piątku od 7 do 15. Z urzędem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 28 22 001. Listownie na adres ulica Stacha Wichury 11A 63 130 Książ Wielkopolski. Za pośrednictwem strony internetowej www.ksiaz-wlkp.pl. Za pomocą poczty elektronicznej urzad@ksiaz-wlkp.pl. Za pomocą faksu 61 28 22 724 oraz elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP / UMKSIAZ / skrytka lub osobiście w urzędzie.